Jaki tu spokój, no, nic się nie dzieje, no. Często zadajecie mi pytanie w ostatnim czasie, czy ja się nie boję, być tutaj sama, czy... Coś wpadło do wody. Muszę się odsunąć trochę, bo tak blisko was siedzę. Normalnie wam w ten. Tak sama chodzić, tak sama tutaj być. No i w ogóle po tym wszystkim, co mnie w ostatnim czasie spotkało. No, że nie boję się po prostu zwyczajnie. I powiem wam, że dość długo o tym myślałam. Szczerze powiedziawszy, strach myślę, że towarzyszy nam już tak do końca życia tak naprawdę. Zawsze mamy jakieś obawy i zawsze się czegoś boimy. Jakbyśmy się nie bali, to byśmy nie przetrwali chyba. Już jesteśmy skonstruowani, że strach wyzwala w nas taki instynkt przetrwania i jakiejś decyzji dalej. No i ja tak właśnie taką decyzję podjęłam, żeby przetrwać, bo powiem wam szczerze, że jakbym miała być w mieście, zrezygnować z tego wszystkiego, i żyć tam po prostu też w strachu, no bo jakby to by nic nie zmieniło, to wolę już żyć tutaj i tylko chwilami się strachać. No, tak. A strach będzie zawsze. Ale nie chciałam żyć w mieście i się bać. Ale jeszcze są takie przebłyski, jeszcze są takie chwile, że ciężko mi jest tak wrócić do takiej normalności w pełni. No bo też nie mogę, nie pozwala mi na to lekarz i tak dalej. Na wsi, sama, z daleka od miasta, od pomocy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się stracham tak momentami. Wiecie, o co mi chodzi? No bo ja już się nie pozbędę takiego strachu i obawy, bo każdy się boi o swoje życie i jak się przechodzi jakieś tam ciężkie momenty, i które zagrażają naszemu życiu, no to jest jakaś trauma, która gdzieś tam zostaje w człowieku. No i ciężko się tego pozbyć. Myślę, że to musi dużo czasu upłynąć. Co ma być, to będzie. Jakby nie unikniemy. Nie unikniemy tego, co jest napisane, a na siłę też jakoś walczyć za wszelką cenę, a przeżyć to życie w jakimś tam nieszczęściu, niespełnieniu i wiecie, co mi chodzi na pewno. Głupio to zabrzmi, ale nie wiem. Żyć szczęśliwie, ale krótko, wiecie, no, cokolwiek to znaczy. Pewnie, żebym chciała żyć długo i każdy z nas chce żyć jak najdłużej. Ale czy tak za wszelką cenę takiego strachu i nieszczęśliwego życia, to tak jak sobie tak pomyślę, to nie. To otoczenie leczy moją duszę. Przydałoby się jeszcze głowę. Thank you.
No, hejka. Zakładam trampeczki. Nie ubieram, ale zakładam. Ktoś mi sobie zwrócił uwagę w komentarzu, że ubieram kalosze. A w co je ubrałam? Co racja, to racja. Także zakładam trampeczki i śmigamy po pomidory. W końcu już nadszedł ten czas, bo mam czas i pomalutku codziennie sobie mogę coś porobić, więc dzisiaj idą pomidory. Dostałam od mojej sąsiadki jednego arbuza i melona. Uj, sorry. I w samej szklarni będą tylko pomidory, bo stwierdziłam, że jednak jest za dużo kontrowersji wokół ogórków i pomidorów. Paprykę bym też chciała i myślę, że akurat te dwie rzeczy połączę. No i myślę, że gdzieś tam pomiędzy jakieś kwiatki, jakieś bazylie, jakieś tam takie rzeczy, które lubią być z pomidorami. Do zobaczenia na miejscu. Dojechałam na miejsce, ale musicie mi wybaczyć, bo nie mam kapelusza, a jest tak ostre słońce, że nie dałabym rady bez okularów, więc z góry sorki. Tutaj Państwo gospodarze mają też fajny stary dom. Ja tak w ogóle dzisiaj nie ruszę, to są fajne stare domy. Całe królestwo, calutkie królestwo. No i kupiłam całą masę pomidorów, jednak paprykę, jakiś tam majeranek, bazylię, troszeczkę turków. I pokażę Wam, jak to wygląda tutaj w środku. No i pytaliście, znaczy ja Wam mówiłam w którymś z odcinków, że w tamtym roku miałam taką super odmianę ogórków szklarniowych. No i to była ta odmiana. A w tym roku jeszcze biorę... Ło! Stopień był. A w tym roku biorę jeszcze tą odmianę. Także zobaczymy. Pomidorki tradycyjnie, jakieś zwykłe i oczywiście malinowe. No i dużo koktajlowych. Jak widzicie, wybór jest dosyć duży. Dużo kwiatków. Cała masa kwiatków. Tego jest naprawdę tutaj. A tam jest pan właściciel. Machamy panu właścicielowi. No, zareklamuję tych moich sąsiadów, żeby nie było. Uwaga. O, proszę bardzo. Gospodarstwo ogrodnicze Szczukowscy. Dobrze, zabieram swoje fanty. No, troszkę tego mam. Przez kilka dni pewnie teraz będę szaleć. Moim cudownym foliaczku. Jak zwykle wrócić po kamerę, potem nagrać, jak się idzie, a potem postawić kamerę za samochodem, bo przecież musicie zobaczyć, jak ładuję moje fanty do bagażnika. Ja czasami się zastanawiam nad tą bezsensownością tego naprawdę. Teraz, drodzy widzowie, zobaczą, jak się wkłada pomidorki do bagażnika. Jeszcze mam na tylnym siedzeniu, nie? Dobra. Jadzim. Mam zajęcia na kilka godzin. No może na kilka godzin nie, ale gdzieś tam to ciśnienie z pompy nie jest jakieś rewelacyjne, bo była przytkana. Musiałam ją odetkać. Jest lepiej. Muszę tutaj przed posadzeniem pomidorów porządnie zlać wodą, no bo ta przekopana ziemia się dosyć mocno wysuszyła. Tera leci. Tera jo. Ale muszę z tym poczekać, aż słońce przestanie tutaj operować. Także nie wiem, jak to wytrzymacie, ale musimy czekać do wieczora. Także zróbcie sobie tam porządną kawę, popcorn i teraz kilka godzin śledźcie, jak siedzę. W trakcie tego czekania, niania, to zrobię sobie sałatkę. Ostatnio miałam ogórkową i zostało mi mięso z ogórkowej. I zrobię sobie z tego gotowanego mięsa sałatkę z winogronem i z majonezem i z pietruszką. Idę to umyć. Umyłam.
Ale chciałam się pochwalić, że umyłam w ciepłej wodzie. A zobaczcie, na jakim patencie. Tak oto wygląda moja ultranowoczesna instalacja do podgrzewania wody, czyli rozłożyłam sobie wąż na dachu. No i tym sposobem mam ciepłą wodę. Zdążę zrobić sobie prysznic. Tutaj idzie wężem na dół, a później tutaj wchodzi do domu. Ja wiem, że jestem mistrzynią prowizorki, ale to tylko tymczasowe rozwiązanie, no teraz taki okres letni, a za chwilę coś wymyślę. Znaczy nie ja oczywiście, no bo to aż takich zdolności nie mam, ale będzie normalnie instalacja tam poprowadzona i nawet będę miała pralkę, słuchajcie. Także tak, tak, tak. Trochę cywilizacji mi nie zaszkodzi. Nie no, do zimy zdążę. Zresztą. No a propos jeszcze takiej, wiecie, boję się, nie boję. I czy jestem sama, to tutaj, tu zaraz mam sąsiadów, bo od tej strony chyba w sumie rzadko pokazuję. A tutaj mam właśnie bardzo blisko, bardzo fajnych sąsiadów. Pozdrawiam Agnieszkę. Notorycznie chodzę codziennie tam po jajka. No może nie codziennie, ale dosyć często, bo jestem jajecznym potworem totalnym. Jem jajka jak opętana. No tak, kochani, trzeba sobie radzić. Ciepła woda jest? Jest. Co prawda tylko w słoneczne dni. Ale co to będzie ze mną, jak będą upały, to ja nie wiem. Jeżeli ktoś myślał, że ten tunel stoi tutaj z przypadku, to ja wam mówię, że nie. Jakie tu są piękne zachody słońca, to się w głowie nie mieści. Tak, i wiem, że ścieżkę zostawiłam bardzo szeroką. Może z czasem ulegnie zmianie. Pamiętajcie, że w tym roku robię wszystko prowizorycznie. Jak w poprzednich latach, ale to z czego? Ale w tym wyjątkowo jeszcze bardziej. Jedna strona tunelu jest już na mojej checkliście odhaczona. Została druga część tunelu. No i muszę jechać dokupić pomidory. Że pomidorów będzie opór. No, przynajmniej na to liczę. Ja się z wami już żegnam. Już rękę trzymam w pożegnaniu. To już ten czas. Nara. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jak zwykle życzę wam miłej niedzieli i całego tygodnia. W każdym razie dziękuję za oglądanie do końca. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Malcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Co ja śpiewam w ogóle? Czy to nie było majowe? O, do konia. Mama byłaby dumna.